Polityka generalnie jest dziedziną racjonalnej kalkulacji. Bierze się sondaże, bierze się badania opinii publicznej, patrzy się czego ludzie chcą, robi się mniej więcej to czego ludzie chcą. Tak to wygląda w innych krajach, ale nie u nas. Nasza polityka jest kompletnie odjechana. I oto drobny przykład, który o tym przypomina. Mamy taki byt Polska 2050, czyli ruch Szymona Hołowni. Już wielokrotnie o nim tutaj wspominałem. Trudno nie wspominać, bo wspiął się on już na trzecie miejsce w sondażach, a czasem nawet w niektórych na drugie miejsce po Prawie i Sprawiedliwości, czyli zaczyna się wydawać być główną siłą opozycyjną. Szymon Hołownia wyrósł do tej pozycji na tym, że w czasie protestów, w czasie sporów o kwestię przerywania ciąży i wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie zajął stanowiska po żadnej ze stron i spozycjonował się jako obrońca tzw. kompromisu aborcyjnego. Otóż wszystkie badania opinii publicznej pokazują wyraźnie, że przytłaczająca większość Polaków, cokolwiek tam sądzi, sądzi, że aborcja nie powinna być przedmiotem polityki. Nie życzy sobie, żeby ciągle ten temat maglowano, jak już w tym trzydziestoleciu. Trzeciej Rzeczpospolitej maglowano go wielokrotnie. W końcu jakiś tam wymuszono kompromis. Kompromis, który zresztą polegał na ignorowaniu tego, co mówi Konstytucja. To bardzo ciekawy wątek, zwłaszcza w kontekście krótkiego wzmożenia na początku rządów PiSu, kiedy to siły opozycyjne twierdziły, że konstytucja, konstytucja, jak coś mówi konstytucja, to żeby w niebie grzmiało i. Huczało, to musi tak być jak mówi Konstytucja. Teraz oczywiście mówią, że Konstytucja się mówi co mówi, ale prawa kobiet, jak to oni nazywają, są ważniejsze. Dobra, nieważne. Zdecydowana większość Polaków o aborcji ma do powiedzenia. Tyle, że nie życzy sobie, żeby to było przedmiotem debaty publicznej. Zajmujcie się, powiadają Polacy, w swojej klasie politycznej. Zajmujcie się, kurde, podatkami, zajmujcie się bezrobociem, zajmujcie się naszym poziomem życia, zajmujcie się, jak to się w takim potocznym języku nazywa, rozwiązywaniem problemów, a nie ciągłym ględzeniem o temacie aborcji. Szymon Hołownia. W czasie tych październikowo-listopadowych protestów, rzeczywiście zdołał zająć w oczach Polaków pozycję jedynego umiarkowanego, który broni tego aborcyjnego kompromisu. Bardzo mu pomogła Marta Lempart, ubliżając mu publicznie, jak to zresztą potrafi chyba jedyne, co ona potrafi. W sondażach Polacy za tę sprawę ukarali prawo i sprawiedliwość za to, że odstąpił od kompromisu aborcyjnego. Ukarali również Platformę Obywatelską i Lewicę za to, że przyjęli skrajne stanowisko w tym sporze. No jak Platformę Obywatelską, to i PSL, bo widać w sondażach, że w oczach przeciętnego Polaka Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest żadną siłą polityczną. Samodzielną, tylko pod rządami Władysława Kosiniaka, Kamysza, to po prostu też jest platforma, tylko takiej wsiowy oddział, prawda? W związku z tym, Hołownia po tych listopadowych, październikowo-listopadowych protestach wyskoczył na kilkanaście, a nawet do 20% w sondażach. No i teraz przyszła długa, druga fala protestów. No i pytanie proste i oczywiste: no i co w tej sytuacji robi Szymon Hołownia? No, oczywiście podłącza się do tych protestów, robi sobie fotki na manifestacjach. On, pan Kobosko, jego totułfatki sobie robią zdjęcia i zajmują jednoznaczne stanowisko po stronie lewicowo-liberalnej, żeby przetracić to wszystko, co im się udało zyskać w poprzednich miesiącach. Bez sensu? Tak, ale proszę zobaczyć, że to się wpisuje w jakąś niesamowitą tradycję polskiego absurdu na scenie politycznej. Otóż przed Szymonem Hołownią mieliśmy Ryszarda Petru z jego Nowoczesną. Nowoczesna zaistniała jako partia dystansująca się od sporów ideologicznych. Partia przedsiębiorców, tutaj sam Petru bankier, pragmatyzm, pieniądze, te sprawy, nie angażujemy się w kwestie obyczajowe i na tym wyrośli, zyskali dużą Stosunkowo dużą popularność. Jak tylko tę popularność zyskali, to co zrobili? Natychmiast się przeformatowali na partię tych sześciokolorowych ręczników, wiadomej mniejszości seksualnej, na cztery litery, na partię właśnie przerywania ciąży, na partię liberalizacji, na partię generalnie rzecz biorąc lewicy rozporkowej, w związku z czym i baj baj. Czy oni byli pierwsi? Nie. Wcześniej był Janusz Palikot. Janusz Palikot też wystartował pod hasłami, partii dystansującej się od y, obyczajowych y, ideologicznych sporów, partii przedsiębiorców. O, Janusz Palikot sukcesfulny, że tak powiem w modern polis przedsiębiorca, który nam z Polmos te rzeczy, przedsiębiorczość, podatki. Poważne sprawy, tym się zajmujmy. Na tym zyskał sporą popularność 10% na wejściu do parlamentu. Czym się zajął? Natychmiast potem przeformatował się na partię Biedronia, pani Grodzkiej. E, Nową mniejszość seksualna na cztery litery. Znowu sprawy walki z Kościołem. E, no i tak samo poszedł tam, gdzie potem poszedł Ryszard Petru, i gdzie teraz idzie Szymon Hołownia. I to jest coś niesamowitego. We wszystkich krajach demokratycznych, póki one jako tako funkcjonowały przed tym lockdownem, było rzeczą oczywistą, że zdobywa się poparcie w centrum sceny politycznej, że skraje to są skraje. Na skrajach można wyrosnąć do pewnego momentu, ale jak się chce zdobyć znaczenie, to trzeba zawalczyć o tego wyborcę centrowego. Dlatego no taką drogę przeszli na przykład niemieccy Zieloni, tak? gdzie Joszka Fischer był jakimś tam zadymiarzem zwykłym, ale potem poszedł do parlamentu, udowadniał Niemcom, że się ucywilizował, że teraz jest już zupełnie poważnym człowiekiem, no i w ten sposób Zieloni stali się na pewien czas partią poważną, akceptowaną przez normalnego wyborcę, przez większość taką, która mogła brać udział w koalicji rządowej. A u nas regularnie powtarza się to, że jest dokładnie odwrotnie. Żeby zaistnieć to się wchodzi do centrum, udaje się tam partię normalną, dystansującą się od ideologicznych sporów, a jak się już uda zaistnieć, no to właśnie. Ja się zastanawiam, naprawdę nie jestem w stanie tego tak do końca zrozumieć, bo jest to tak głupie, jak zresztą wiele rzeczy w naszej polityce, że wymyka się po prostu racjonalnemu pojęciu dlaczego ci ludzie tak robią jest to jakiś niewiarygodny z punktu widzenia rządzącego obozu zresztą niezwykle pozytywny wpływ umownie mówiąc Mich Michnikowszczyzny jej ojca założyciela to że zdołali stworzyć taki ośrodek medialny który z jednej strony tak strasznie imponuje że wszyscy politycy którzy zaistnieją nie wystarcza im że zaistnieją w polityce że mają wysokie sondaże ale ten sukces jest dla nich niepełny, dopóki nie są akceptowani tam, na Czerskiej, w Augustówce, w Ringierze Springerze, prawda? W związku z czym, jak tylko zaczną coś znaczyć, to natychmiast bardziej niż na wyborcach centrowych, normalnych, i normalnych, zależy im na tym, żeby ich tam Adam Michnik yy, czy jego substytuci po plecach poklepał. No, <słuch> przez co oczywiście tego wyborcy tracą, ale widocznie to poklepanie po plecach jest dla nich ważniejsze. Tak to zwykle rozumiałem, ale może być jeszcze coś innego. Otóż w tym naszym sporze politycznym, który jest rozpięty na tożsamościach, jak to zresztą niedawno Państwu w jednym z filmików wyjaśniałem o tych dwóch magnetycznych biegunach modernizacyjnym i konserwatywnym, które rozrywają polskie społeczeństwo, w tym całym sporze mamy do czynienia ze sporem między swojskością a imitacją Zachodu. I Ci wszyscy, którzy nie są w jasny sposób zdecydowani opowiedzieć się za swojskością, polskością, ulegają tej pokusie, żeby być tacy zachodni, wicie. A zachodni to jacy. No to wicie, rozumiecie, no tak jak tam w tych ringerach, springerach, w tych w TVN-ach, właśnie, jak pokazują, tam trzeba być takim. I, i przykład Palikota, przykład Ryszarda Petru. Niczego Szymona Hołowni, jak widzę, nie nauczył. On też już zachłysnął się tym, że już istnieje, w związku z czym co teraz musi zrobić? Teraz musi iść, żeby go poklepali po plecach w TVN-ach. No i idzie. Dobrze, w porządku. Znowu się próżnia robi i otwiera na jakieś nowe byty na polskiej scenie politycznej.